Witam serdecznie w Katowicach. Pierwszy międzynarodowy turniej koszykówki, barburgowy turniej, otwarty. Pierwszy inauguracyjny mecz pomiędzy gośćmi ze Słowacji, z Żyliny i drużyną z Kotwicy Kołobrzeg. Chłopcy przyjechali aż z nadmorza, by tutaj walczyć w międzynarodowym turnieju. 12 drużyn, dwie grupy po 6, 3 drużyny słowackie, jedna z Białorusi i 8 drużyn Polski. Z Mazowsza, z Wielkopolski, z Zachodniopomorskiego, z Wielkopolskiego. Sędziują oczywiście sędziowie Śląskiego Związku Koszykówki, a także jeden sędzia ze Słowacji. Kotwica Kołobrzeg, Żylina. Co ja mogę dużo powiedzieć? Drużyna Żyliny to aktualni mistrzowie Słowacji. Najlepsza drużyna na Słowacji, a wiemy jak na Słowacji wygląda mini koszykówka. Wygląda rewelacyjnie. Będę się starał zrobić z każdego meczu przynajmniej jeden filmik. Gramy pasarelą. Zawodnicy, którzy występują w pierwszej piątce, nie mogą być w drugiej. Tu będzie zmiana. Ja serdecznie witam sędziów UKS ST27 Katowice. Już zmiany w zespole Kotwicy. No te pierwsze mecze o 8 rano są takie niemiłe, bo to trzeba wstać. Jeszcze się jest trochę zaspanym, prawda? Nie jestem zaspany. No i proszę Państwa, na razie mamy 2-0. Oczywiście mecze są rozgrywane na dwóch halach. Tu jesteśmy na sławetnej hali SP27. Co tu się działo przez lata, to tylko pan Artur Mikluta wie. Druga hala to nowa hala gimnazjum numer 19. Ładne wyjście w tempo i są punkty dla Kotwicy. Mamy remis 2-2. Jak Państwo widzą, baner MTB, co znaczy Międzynarodowy Turniej Barburkowy. Katowice oczywiście 2011, 2 grudnia. To na razie tyle specjalnie dla serwisu Koszykówki Młodzieżowej z Katowic, ze stolicy Śląska, z IBI.